Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I od razu tak z góry mówię, że mamy ostatni mecz w 10 lidze. Jeżeli teraz to wygramy, to przejdziemy do ligi 9. Jeżeli zremisujemy, zostaniemy w lidze 10 i będziemy musieli się męczyć. Jeżeli przegramy, nic nie dostaniemy. Przegramy i też zostaniemy w 10 lidze. Zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. W zależności od tego, oczywiście, jak ja dokonam tego wyboru. Okej, no to następny mecz. Jak już tutaj wam pokazuję, nie będę ukrywał, bo wczoraj testowałem. Mam tutaj już w miarę zbudowany skład z FC Bayern. No mam tu tylko jeszcze dwóch takich mieszanych, no bo niektórzy z FC Bayernu są w pizdu drogie. Ale dobra, my będziemy grać tymi Juventusami z Włoch. A nie, jacyś przemęczeni strasznie. Zaraz, najpierw sprawdzę, jak tutaj z kondycją. Oj, ja Buffona bym nie wpuszczał na jego miejsce, nie. To, co ostatnio on zrobił, to jest w ogóle patologia, dlatego na ostatni mecz wolałbym nie ryzykować i Buffon sobie odpocznie. Tak, to kto tutaj mógłby wbić? O, Chiellini wejdzie za Bonucciego. Już nam wskoczyło. Jeszcze Lichtsteiner. Pięknie. Kto to jeszcze może taki wejść? Marchisio za Pogbę. A wejdzie, niech będzie. Najwyżej straci kartę kontraktu i wydamy kasę. Tu mamy Wucinić, no to się zamieni. Coś jeszcze. I Pogbę za Pirlo. Tak, bo on tutaj słabo z kondycją. I Isla za Paduana. Dobra, Padoina, nie wiem, to jest Włoch, więc bardziej Padoin. Ale bardziej dla mnie takie francuskie. O, dobra, no zaraz skończy mu się ten kontrakt, temu menedżerowi. I temu, czekaj, to jest Marchisio, no to jednak nie wejdzie Pogba. Bo wolałbym nie ryzykować większych strat. Dobra, w miarę mają tą kondycję. No tylko bramkarz Storari, ale ja w niego wierzę, że on będzie wszystko bronił w miarę. Bo po prostu to, co Buffon zrobił, on mi wczoraj po prostu zrobił na złość. I nic więcej, tyle powiem. Zaczynamy mecz. W dupie mam już Buffona. Zobaczymy, kto nam się w ogóle trafi. Jeżeli ktoś godny przeciwnik, to może być nawet ciekawie. O, dobra, wyjazdówki. Zobaczymy, co on tu teraz będzie miał. Ostatni mecz w 10 lidze. Buu, no to przegrałeś, chłopie. Przegrałeś życie. Jezu, 5 brązów, ale ma tutaj Błaszczykowskiego. Tu ma jakiegoś z tego Borussii Dortmund napastnika. Dojcza ma. Ale i tak ma słabo. Stanowczo ma za słabo. Tak, sprowadza się do tego, że możemy to wygrać. Tylko musimy w siebie uwierzyć i zagrać ciekawą taktykę. Bo inaczej marnie. No dobrze, niech będzie i Piputkin. Ale my mamy się skupić na tym, żeby wygrać. Dobrze, Cáceres. Tevez, biegnij, zapierdylaj. Te, co pchasz? No i kurde, co to było? Tevez, myślałem, że ty ich wszystkich wykiwasz. Kurwa, spalony, no. Naprawdę. No idioci. Grajcie jakoś, stójcie lepiej, nie wiem, no. Nie możecie im się dawać. No panowie, mamy 5 brązów w przeciwnym teamie. Chyba sobie żartujecie. Ale ma Jordi Albę też. No proszę. Dobra. No i komu tu podać? No podejdźcie ułomy mi tutaj. I Lichtsteiner, kurde, spieprzył. Fail. Wykop to. Dobrze, Chiellini. Dobrze. No Pogba, idioto! Spalony, frajerze. Spalony. No właśnie. Dobrze. Kurde, nie podoba mi się ten mecz. Mimo tego, że ma brązów, to może jeszcze coś zdziałać. Bo ma też swoich złotych. Mocnych całkiem. Kurde, jakiś Pinilla. Jezu! Ja pier... Ej, ten koleś mnie chyba zaraz wystraszy tak, że przejdę na zawał. Ja... jaką okazję zmarnował. Ale z drugiej strony to był brąz, więc... Nie! Dobrze. Storari, odbiło ci... No ja wiem, że ty też dostałeś zawału. Ale no bez przesady, no koleś. Dobra, Tevez. Tevez, dośrodkuj. Dośrodkuj. No jak ty dośrodkowałeś to? No idioto. Kurde, piłki nawet nie skontrolował. Tylko od razu. O, dobrze. Dobrze. Ty też umie czytać. Strzelaj. No nie. Znowu słupek, tylko tym razem z mojej strony. Aubameyang, o kurde, to jest szybki piłkarz. U kogo? Kurde, no uważać. Shit. Dobrze, Storari, bardzo dobrze. No ten to chociaż broni jakąś bramkę. Kurde, uważać. Uważać! No dobra, Tevez, niech ci będzie, ale nie rób tak. O, Giovinco, biegnij. Biegnij. Jeżeli ci się uda teraz strzelić bramkę, albo do środku przynajmniej. Kurde, nie wyszło w ogóle. Fatalnie, fatalnie, panowie. No grajcie coś. Macie ostatni mecz do rozegrania. Jeżeli przynajmniej jednym golem wygramy to, to normalnie... Będę was lubiał i przejdziemy do 9. ligi. No podaj to, kurde. Nie. No ułomy. Ułomy po prostu. Jak ty mogłeś spieprzyć takie podanie? Dobra. On przynajmniej teraz zawalił. Dobra, Tevez, biegnij. I teraz strzelaj gola. Kurde, no. Widać, że ciężko im to idzie. Spieprzaj, no. Widzę, że ma jakiegoś kontuzjowanego. On mi przynajmniej daje przewagę. Ale grajcie, kurde, wykorzystujcie wszelkie okazje. A wy co? Wy co? Kurde, spieprzaj, Aubameyang. Dobrze, szybkie podania. No, Pogba! Bo zaraz zejdziesz stąd. Bo zaraz stąd... Kurde, schodzisz, Pogba. Wszystko twoja wina. Schodzisz. Idiota, kurde, no i super, teraz to jeszcze możemy przegrać. Gdzie jesteś, Pogba? Schodzisz. Spieprzyłeś akcję. I przez ciebie teraz Aubameyang strzelił gola. Marchisio, wchodzisz. I wyrąbane. Czekaj, kto jeszcze na zmianę? Cáceres. To też pójdzie za Barcagliego. Dobra, dwie zmiany zrobione. Kurde, nie! Grajcie do cholery jasnej! Bo jak to przegracie, to już nie zagracie w 10. lidze po raz drugi. I strzelaj! Nie! Pepe! Jak ty strzelasz, łajzo? Nie, nie, na 5 brązów jeszcze mi gola śmiał strzelić. Kurde, spalony! No jak mogłeś? Jest. No na litość boską, zróbcie coś z nimi. No, spudłował Błaszczykowski, masz szczęście. Bo jak nie, to... Będzie musiał Buffon wrócić. No, zastanawia się, czy nie. Ja pier... Nie. Nie słabcie mnie. Wypierdylaj stąd, Aubameyang, czarna. Dobre przejęcie, brawo. Pizdo. Nie. Nie. Wykop to, dobrze. Przynajmniej ten posłuchał. Posłuchał. Tylko kurde no. Przejmowalibyście te piłki. O nie, nie. Kurde nie, no znowu strzelają nam gola. 2-0 i jeszcze to przegramy, no. Ja. Naprawdę. Naprawdę. No dobra, no, nawet faulu nie zaliczył sędzia, pizda. No i kurde super, 2-0. 2-0, rozumiecie to? Już przegraliśmy to. W tej chwili już przegraliśmy ten mecz. Już w drugiej... Ja... Dobra, podaj mu to i biegnij. Nie powinien grać w ten sposób, łatwa strata. Zaraz zobaczymy, rzucę. Zaraz naprawdę coś mnie chyba weźmie, no. Nie, nie, kurde, zajebiście. Po prostu zajebiście im to idzie. Dobra, Storari, schodzisz, bo widzę, że ty też, kurde, bronić ci umiesz. Po prostu chujnia. Buffon, wchodzisz. Komicie chwyta. I chuj. Zrobiłem to celowo, żeby była szybka zmiana. No dobrze, Buffon wchodzi. O, i biegnij, i biegnij. Czemu z tą piłką nie biegniesz? Kurde, no, idioci. Nie, 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 nie. Żenujące to już się robi powoli. Ja pierdolę. 2-0, może jeszcze 3-0, co? Co? No, teraz macie szczęście, ale i tak to przegraliśmy. No przecież w ogóle oni nie mogą tam dobiec do tej połowy, no. Nie, to jest w ogóle porąbane, 2-0. Aubameyang, jakiś Pinilla. Idźcie mi, no, porażka, no, ja rozumiem, no. No, 30 super FPS-ów jest, ale no, nie podoba mi się to, że przegrywam, no, nie podoba mi się to. No i kurde, super, zostajemy w 10. lidze. Ja tu od razu mówię, że zostajemy w 10. lidze i koniec. Nie, 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 nie słabcie mnie już. Po prostu mnie już bardziej nie słabcie. Wystarczy, że już mnie w tej pierwszej połowie osłabiliście swoim pokazem umiejętności. To jeszcze teraz mnie chcecie chyba bardziej dobić. Kurde, co chwilę tracicie te piłki. Kurde, włoskie niedorozwoje. A wczoraj wygrały mecz z Anglią, a tutaj gówno robią. No, Jezu. Tevez, podawaj normalnie. A, kurde, ten się bawi jeszcze ze mną na kiwki. Pieprzona hiszpańska. Już po prostu się powstrzymuję, bo coraz bardziej mnie to drażni. Jak to przegram, to zrobię przerwę od FIFA i będę grał online'owo, dopóki nie dojdę do 9. ligi. Wyrąbane mam na to. Nie będę wam 100 odcinków nagrywał, jak będę w 10. lidze, nie ma mowy. Dobrze. Dobrze, Tevez! Jest! 55. minuta, brawo. To był gol. Tak. Dość precyzyjny. Giovinco dośrodkował jakoś tak nietypowo, ale Tevez zaskoczył. O, chyba się obudziliście, ale oni teraz mogą grać na kiwki, żeby po prostu nadrobić stratę, a ja po prostu sobie na to nie pozwolę. No zwalaj mi stąd. O nie, 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 nie. Nie! Nie, no po prostu to co żeście teraz zobaczyli, to jest w ogóle porażka, kurde. Buffon! Bo was obu sprzedam. Kurde, nie, nie, po prostu słabicie mnie już coraz bardziej. No i jeszcze faulujesz, idioto, Chiellini, nie do rozwoju. A to Pepe, ale to tym bardziej Pepe, no kurde, 3-1. Nie da Buffon. Naprawdę znowu mnie słabisz. Myślałem, że coś sobie dasz do zrozumienia po tym ostatnim meczu, ale widzę, że nie. Dalej, dalej swoje. No, Tevez, walcz. Kurde, ale ma... Nie, ma przerąbany skład mimo wszystko, że ma tych brązów, to oni i tak nas niszczą. Bo Błaszczykowski, bo Aubameyang, no, obroniony, ale spalony, więc shut the fuck up. No kurde, nie nadrobimy 2 punktów, to jest kurde chore. No biegnij. No nie, jak mogłeś. Dobrze, Marchisio. Z daleka. No serio, serio, tu w głowkę się puknij. Kurde, co on kombinuje? Co on robi? Kurde, on chyba chce mi działać na nerwy. No, kurde, walczyć. Co wam dzisiaj jest, u licha? Dobra, Giovinco, znowu dośrodkowujesz. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. Boże, teraz to spieprzył. Teraz to po prostu spieprzył. Nie ma co. Dobrze. Niedobrze. Kurde, podajcie komukolwiek. Ja pierdolę. Nie, nie damy wam 4. Będziemy jeszcze walczyć. Do końca. Nie no, czarny. Nie no, zostaniemy w 10. lidze. To jest pewne. Jest bardziej niż pewne, że po prostu 10. liga na nas czeka. O, Marchisio, wykorzystaj błąd. Dobra, Tevez. Nie. Czemu tego nie zrobiliście, idioci? Tylko po prostu od razu na tego bramkarza się wpieprzasz. Kurde, spieprzać. Dobra, skup się. Dobrze, mamy rzut rożny, przynajmniej tyle. Jest rzut rożny, stały fragment, jak to wykorzystają? No Chiellini, ty idioto ruska! Dlaczego żeś to zrobił? Już któryś raz z rzędu w Juventusie tak główkę spieprzył. Kurde, Chiellini, nie. Zamorduje cię po prostu. Po prostu cię zamorduje i tyle. Nie. Kurde. Jak wy możecie mi tak działać na nerwy? No powiedzcie mi, jak wy możecie mi, Juventus, działać tak na nerwy, no. Nie, nie, porażka. To co wy tu tworzycie, to jest porażka. Kurde. No i przegramy, ale Szpakowski, mógłbyś zamknąć tą japę. Zgoda? A ty mi już nie strzelisz gola, ty już dość strzeliłeś. Nie, no nie zdążymy, co nam po 9 minut? Co nam po 9 minutach? Jak my tego nie nadrobimy w życiu? O, o, a może jednak, a może jednak. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Brawa dla bramkarza. Boże. Dalekie wyjście i zażegnane niebezpieczeństwo. Podejdź tu ktoś. Vidal. Nie, on tak to dośrodkował, że tego nawet dośrodkowaniem nie da się nazwać. No i obronił znowu, kurde, no. Nie wiem skąd on ma tego bramkarza, ja po prostu... O, nie, niech mnie jeszcze tylko bardziej dobije tym swoim golem. No, strzelaj, strzelaj, Błaszczykowski, strzelaj, taki kozak jesteś z ciebie, no. Dobrze, obronił Buffon, ale i tak to już nic nie da. Przegraliśmy mecz o 9. ligę, zostajemy w 10. i robię przerwę od FIFA. Boże! Co wy robicie? Ja pier... Nie, nie... Kurde, nie, ja nie wierzę, po prostu ja nie wierzę w to, co oni tu zrobili. Ja pierdolę. Żałośni jesteście, tyle wam powiem. Jesteście żałośni i koniec. Wstyd. Po prostu wstyd. Nie, nie. No, gratuluję, gratuluję Juventus. Ja was wszystkich posprzedaję w pizdu. bo sprzedaję was. Zajebiście, zostajemy w 10. lidze. O kurde, super. A, dostajemy 1000 końców, za co? Za 10. ligę. Kurde, do dupy taki mecz, powiem wam szczerze. No to jestem zawiedziony. Sorki za mój rage. Nie wiem, jakiś dzień dzisiaj taki ponury. Chciałem nagrać dla was FIFA, stwierdzając fakt, że mógłbym wygrać go, ale niestety tak się przeliczyłem. No kurde, jeszcze mam 2 kontuzjowanych, to jest w ogóle chora, pomylona porażka. Nie, nie, kurde, to jest po prostu horror. No i super, no. Jeszcze ten stracił kontrakt, po prostu zajebiście. To jest zagłada dla Juventusu, to jest totalna zagłada. No po prostu ja nie wiem, no chyba skończę z tym Juventusem, bo to co oni w tym meczu zrobili, to jest w ogóle porażka, jakich mało. Zawiedli mnie, tak mnie zawiedli, że oni chyba już w ogóle nie zagrają w internetach. Ale za to możecie się spodziewać, że FC Bayern może ugościć nas na moim kanale jako już pełny skład. No i po prostu będziemy grać, no nie mamy innego wyjścia, no inaczej będzie źle, bardzo źle. Dobra, kupimy jeszcze im te transfery i tak dalej. Zaraz kontrakty wyszukamy. Ale ja wam od razu mówię z góry, że sprzedaję ten skład. Oni mi już tak działają na nerwy. Po prostu to jest porażka. To co oni zrobili. Przecież tam było 5 brązów. Szło to wygrać. Mogli rozegrać jakieś dobre akcje. Chiellini spieprzył akcję i Giovinco. Byłby przynajmniej remis. I tak to nie byłby już rage wtedy. Ale teraz... Teraz to już taki był maksymalny rage, no że inaczej tego po prostu nazwać nie mogłem. Nie, ja ich sprzedaję po tym nagraniu. Ja ich wszystkich sprzedaję w pizdu. I nie wiem, chyba sobie zacznę składać jakiś inny skład. Bo Juventus rzeczywiście jest słaby. Pokazał przez swoje 10 meczy, że jest żałosnym składem. Nic nie potrafili zrobić. A ten Buffon to jest w ogóle... Nie... żal.pl totalne. Dobra, jeszcze chcę kupić kartę kontraktu dla menedżera, bo menedżerowi się też skończył. A ja ich wszystkich posprzedaję, spokojnie. Za tyle ile kupiłem, tyle ich sprzedam, albo za 2 razy więcej. Po prostu ich sprzedam. Po tym co dzisiaj zobaczyłem, po prostu koniec świata. Ja sobie kupię może, nie wiem, inny skład. Dobra, jest tutaj. Wydajemy hajsy. Nie wiem, napiszcie mi naprawdę w komentarzu, kogo składać, jaki klub poza Juventusem. No, mam jeszcze FC Bayern i Brazylię całą ogólną do złożenia. Bo mam tylko bramkarzy brazylijskich i FC Bayern prawie gotowy. Ale nie, Juventus żałosny skład. Myślałem, że wygrają 9. ligę, 10. przepraszam, i przejdą tej 9, ale no nic nie pokazali. Ja myślałem, że może coś, nie wiem, wyłożą z siebie jakieś siły i wysiłki, ale no nic nie pokazali. Pokazali tylko swoją głupotę, tak naprawdę. No niestety zawiedli. Dlatego ja ich wszystkich posprzedaję na liście transferowej i zrobię porządek, bo Juventus to rzeczywiście no nie pokazał. No mimo wszystko grałem nimi sporo meczy. Nie wiem, może niektórych zostawię z Juventusu, ale tak to resztę sprzedam, bo nie ma co. Żałosne, żałosny widok po prostu, jak dla mnie. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego, jak na razie, ostatniego mecza z Ligi 10. No niestety nie udało nam się, zostajemy w 10. lidze dalej. I ja sobie trochę po no life'ie w tą Fifę, żeby spróbować przejść do tej 9. ligi. Ewentualnie wam nagram awans do, albo nawet lepiej, może nawet i tytuł do ligi 9. Nie wiem, zobaczymy. Ja wam dziękuję za obejrzenie, sorki za ten dzisiejszy taki rage, ale no nie sądziłem, że tak się przeliczą siły, no. Ja Juventusa spróbuję sprzedać za dobrą cenę i złożyć coś innego po prostu. Dobra, jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ją ocenić, skomentować, zasubskrybować. Ja się tutaj z wami już żegnam. Z tej strony był Scorpio. Trzymajcie się. Na razie. Yo.